Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam dzisiaj na rozpakowanie kolejnej myszki od firmy Canyon. Tym razem będzie to model nieco droższy o nazwie Tyrant. Myszka zapowiada się ciekawie, ale zobaczcie sami, za chwilkę rozpakowujemy. A ceny myszek i klawiatur od Canyona sprawdźcie sobie w opisie filmu. Zaczynamy! No i przed nami myszka Tyrant. Kolejna propozycja od Canyona. Mamy tutaj model o oznaczeniu CND-SGM-7G. Cena oficjalna to jakieś $30. No i po boku mamy Professional Gaming Engine, czyli profesjonalny sensor. Przełączniki Omrona, więc już bardzo fajnie. Opleciony kabel i kompatybilność z Maciem i Windowsem. 3200 dpi, można na nią spojrzeć już przez okienko. Przyciski lewy, prawy, rolka, boczny chyba nie ma i wyświetlacz stanów. Z informacji próbkowanie aż do 1000 Hz, więc bardzo fajnie. Akceleracja 30G oraz 6 programowanych przycisków, więc chyba boczne jednak będą. No dobra, zobaczmy. Standardowo mam jeszcze naklejkę od Canyona, jak ktoś lubi takie rzeczy. Oraz instrukcje. Kolory będą oznaczać DPI 400, 800, 1600 i 3200. Oprogramowania chyba nie ma, jest tutaj coś o driverze, ale chyba tutaj nie ma sterowników. No i mamy specyfikacje, chociażby ilość klatek 3600 fps, 30G o przyspieszeniu mówiłem oraz prędkość 60 fps, czyli całkiem przyzwoicie. Tak więc pod względem instrukcji to by było na tyle. Natomiast sama myszka już się nam pokazuje. Ok, więc przewód w oplocie, dość miękki. Podłacany wtyk USB, bardzo fajnie. I sama myszka taka dość ciemna, średnich rozmiarów. Jeśli chodzi o wagę, to około 90 gramów, tak ważąc w ręce, ale to sobie sprawdzimy, może troszkę więcej ma. Mamy matowe tworzywo gumowane. Przełączniki dość fajnie pracują. Przełącznik DPI, rolka dość luźno chodzi, działa jako przycisk. I mamy faktycznie dwa małe przyciski po bokach. Jak miało być 6, to coś by tutaj nie grało. Wyprofilowana podgracza praworęcznego. Też prawdę mówiąc, leworęczni też by się tutaj dopasowali, myślę, bez większego problemu. A od spodu mamy też elementy, które będą prawdopodobnie tutaj podświetlane. Wszystkie rolka może też. To sobie zobaczymy. A od spodu, moi drodzy, sensor optyczny i ślizgacze, jeden, drugi i duży tutaj. Więc myszka też wygląda dość ciekawie. Zobaczymy, jak się sprawdzi w akcji, jakie też będzie miała wyniki w testach. A ceny tej myszki i innych myszek Canyona sprawdzicie sobie w opisie filmu. Warto zajrzeć. Pamiętajcie też, żeby wejść na mojego Facebooka. Warto go zalajkować, żeby być na bieżąco z wszystkimi newsami, informacjami. Natomiast zaglądajcie też na kanał, ponieważ codziennie nowy film. A jak czegoś szukacie, skorzystajcie z playlist i z wyszukiwarki na kanale. Pozdrawiam Was, cześć!